Uderz się, uderz się, nakręć się do nagrywania, musisz się uderzyć. Walnij mnie w ryj! Witam serdecznie, dzisiaj mój toksyczny landlord stwierdził, że dołączy i będzie uczestniczył w nagrywaniu filmów. Ja tak stwierdziłem, Dominik o tym nie wiedział, po prostu sobie przyszedłem, bo mam klucz od mieszkania. To jest absolutnie okropne. Okrutnik. Pik kapitalizm jesteś, kolego. Potem ci przejrzę bieliznę, czy masz taką dobrą, polską, czy takie duże gacie. Jak masz jakieś małe gacie, to cię wyrzucę stąd. Mam tylko takie, że wiesz, że masz takie ciągnące się jak borat. Nie, to takich osób tutaj nie chcę w tym mieszkaniu, nie, to wyrzucam cię. Słuchajcie, kochani, to jest prośba ze streama, żebyśmy obejrzeli wesele. I jako, że nie byłem w stanie tego obejrzeć na streamie, to sprowadziłem dla was eksperta od oglądania takich programów w internecie, żebyśmy przeszli to razem. Co? Jestem ekspertem od robienia ha, głupie, tak, śmieszne. Dzisiaj będziemy robić ha, głupie. Głupi program w internecie. Paweł zrobił to tysiące razy w swoim życiu. Tak. Więc ma w tym ogromne doświadczenie. To nie jest w internecie, to w telewizji leci, co w telewizji, tak. Polo TV chyba. Polo TV, to jeszcze gorzej. To jest Polo TV. Ja byłem w ogóle w szoku, jak się dowiedziałem, że Polo TV realizuje jakieś takie reality show. To było dla mnie za dużo. Fakt tego, że realizuje reality show, to jakby nie zadziwia nas, jednak jakość tego reality show jest bardzo... Ja byłem przekonany, że oni puszczają tylko muzykę, no nie, że tam tylko wchodzi się, słucha sobie disco polo. Nigdy bym nie powiedział, że oni autentycznie mają jakieś takie programy swoje. I te programy są podobno całkiem popularne. Zarobili wystarczająco dużo pieniędzy na nieciku, teraz mogą tworzyć jakieś swoje dokumenty. Jak robisz trzeci sezon, bo to jest trzeci sezon, nie wiem, co dalsze, no to się musi zwracać, to się siłą rzeczy musi zwracać. Widziałeś fragmenty tego, prawda? Urywki tylko. Musisz mi przedstawić w ogóle mi i widowni twojej koncept programu. O czym on opowiada, o czym on jest. My widzieliśmy kawałek na streamie i to jest centralnie coś takiego, że są wesela. I te wesela nie idą zbyt dobrze. Okej. I oni pokazują takie właśnie wesela typowo w mniejszych miejscowościach, w jakiejś remizie, coś taki klimat i perypetie tych weseli. To moje perypetie! Więc to jest program w stylu tych wszystkich ukrytych prawd i tak dalej, okay. Ale jest robiony po prostu pod demografię Polo TV. Więc siłą rzeczy, siłą rzeczy jest to po prostu mocny content. Powiedz mi, czy w tym odcinku jest może jakiś minister, który dostaje ciągnik z okazji swojego wesela, czy nie? Nie wiem, bo nie obejrzałem całego, ale to jest bardzo... Przekonajmy mocno. Się! Sprawdźmy to. Tak, także sołtys przychodzi, bije brawo. Ksiądz, Kurasek, wygraliśmy. Bardzo dużo obrażania kobiet, będziesz się dobrze bawił. Wesela z piekła rodem to opowieść o zwariowanych uroczystościach weselnych. Nie wiem, o co chodzi, to wygląda jak takie zwyczajne z wesele. Po prostu wszyscy się wywalają, każdy żyga, norma. Ale chciałbyś mieć trochę takie wesele, szczerze. Oczywiście, że tak. Czy jako Polak odczuwasz taką potrzebę? Tak. Powiesz każdemu, że nie, ja nie lubię tej muzyki, nie lubię tego klimatu, ale jak sobie pomyślisz o tym, że ciocia sobie włoży to jajko pod spódnicę czy coś, ty będziesz musiał obracać i podrzucić to jajko, no to to jest takie spełnienie polskiej fantazji. To jest jedyny powód, dlaczego cię zaproszę na moje wesele, bo liczę na to, że będziesz właśnie z moją ciocią robiła czepiny. Ciekawostka. Moja mama, i to jest prawdziwa historia, moja mama jakiś czas temu mi powiedziała właśnie, gadaliśmy o jakichś tam weselach, powiedziała, że no teraz już są słabe wesela, bo kiedyś na wsi to nie było wesela, na którym by ktoś pod stołem nie spał. Albo jakby jakiś wujek z innym wujkiem się pobili po alkoholu. To były prawdziwe wesela. Nie rozumiałem przyczyn tych spraw nietypowych, aż ocknąłem się o świcie leżąc pod stołem. I to jest autentyczna historia. Ja mam taką strategię, no to ty nie powinienem się przyznawać, bo już wszyscy będą wiedzieli, ale zawsze staram się zorganizować sobie wszystko w ten sposób, żeby akurat przed oczepinami coś mi wypadło. A. Że to jest zakazany moment, w którym po prostu nie wiem, czy mógłbym patrzeć potem w lustro. Dziwnie by się rozmawiało z ciocią, no nie? To dokładnie to samo robię. Ostatnio powiem wam... Story time! Ostatnio byłem na weselu mojego znajomego i tam mieliśmy akurat zapewnione pokoje w hotelu na tym weselu i właśnie doszła tak około północ i widzę, że ludzie zbierają się na oczepiny. I Julka mówi wtedy, że Paweł, ja jestem trochę zmęczona, to już pójdę spać. I ja wtedy wyczułem okazję i powiedziałem mojej rodzinie, że ej, słuchajcie, ta Julka się źle poczuła, będzie żygać. To ja pójdę się nią zajmę, dobra, zaopiekuję się nią. Poszedłem, ona sobie normalnie poszła spać, ja sobie siedziałem na łóżeczku i patrzyłem na Instagrama, jak ludzie wstawiają story i po tym story byłem w stanie ocenić, kiedy się oczepiny skończyły, żeby wrócić na wesele. Yes. Big brain! 21 wiek, no nie, technologia pokonała oczepiny. Tak. Hasta la vista, baby. Nareszcie, po latach walki! Ej, wyobraź sobie, że technologia VR-owa się rozwinie do tego stopnia, że ludzie będą uczestniczyć w różnego rodzaju eventach zdalnie z domów. Czy w Polsce ludzie będą na VR-ze obchodzili oczepiny? Czy będą mieli takie czujniki dokładne i taką sztuczną, technologiczną duba, że masz takie, wiesz, naciska ci prądem w odpowiednie miejsca? Myślałem, że prosię to zrobią, że manekin w kształcie cioci będzie w pokoju. Tak, wszystko, żeby się nie ruszać z domu, ale mieć ten experience cioci. Wojna! Spokój! Spokój ma być!
stara truskawa, jak to zobaczy, to jej wywali korki. Jest sołtys. To jest sołtys? 100%, kurwa, gość przychodzi w marynarce i w pomarańczowej koszuli i w krawacie z lat 60. 100%, że to jest sołtys. Ja, Dominik, widziałem fragmenty dzisiaj tego, nie tego odcinka, ale tego programu, to jest kucharz. Tak, gość jest kucharzem, sorry. Jest grubaskiem, wiadomo, że musi być kucharzem albo sołtysem. Tym razem kucharz. Stary, ja mam zawsze, jak zdarzy nam się na streamie obejrzeć odcinek Sprawy dla reportera. No. To, że jak oni jadą na jakąś tam, wiesz, wioskę małą i gadają w jakiejś tam sprawie, na 1000% będzie przynajmniej jedno ujęcie, w którym sołtys się wpieprzy, żeby powiedzieć coś do kamery. Albo sołtysa przyjdzie, no jakaś reprezentacja sołtysa musi zaistnieć. Prawda, tak. W sprawie, która ich nie obchodziła przez 5 lat, ale teraz jest ten dzień, kiedy nagle się zainteresowali sprawą, żeby tylko pokazać, że wieś jest reprezentowana przez pana Zbigniewa. No nie, musi ale, być. 100% ale to, musi być. A to ciekawy efekt muszą mieć te sprawy do reportera, bo właśnie może sprawiają, że sołtys nagle interesuje się tematem i pomoże wtedy po tym programie w jakiś sposób. Ale raczej nie. Raczej nie, dobrze. Ja nie ufam specjalnie temu. Sołtys przyszedł, zakręcił wąsem i wrócił do domu. Ominęły go tylko dwie kolejeczki wódki z księdzem. Wierzycie, że jesteście równi? Tak, i że ksiądz politykiem nie chodzą na kurwy. Nieprzewidzianych sytuacji będzie naprawdę wiele. Moje włosy odwal jeszcze! Jak się masz, kochanie, jak się masz? Jak to na weselu, nie zawsze będzie miło. Co mnie dotykasz, zboczeńcu? Z jednej strony mnie to brzydzi, z drugiej chciałbym wziąć udział. I want to put it in my mouth. Don't put it in your mouth, that's dangerous. I'm hearing what you're saying. But I'm looking at that and thinking nom nom nom. Ej, totalnie, jakbyś mógł jeden raz w życiu tak. Nigdy o tym nie mówić, taki Fight Club. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Żeby to zostało pomiędzy gościami weselnymi i nikt się o tym nigdy nie dowiedział. To tak, przebijałbym balony na dupie cioci. Stary, no to powinno po prostu być coś takiego, że ludzie oddają telefony przed wejściem na wesele. O, możesz tak zorganizować na swoim, że jest jedna zasada, jest jeden film, który zostanie ocenzurowany, jest nagrywany oficjalnie. Dobra. A wszyscy oddają swoje urządzenie, które mogą rejestrować to. Gorzej, jeżeli... Nie, bo jeżeli tak zrobię, to a potem, wiesz, zacznę sobie myśleć, no dobra, skoro nie ma telefonów, to możemy robić tutaj wszystko. Więc zorganizuję, wiesz, jedna sala jest na tańczenie, druga sala jest do swingu, trzecia sala jest do czegoś innego, to kokainą. O Jezus Maria. Ogłosiłbyś prawo pierwszej nocy dla wszystkich gości. O Jezu! Tak. Kochani, nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale generalnie podobają mi się średniowieczne tradycje. Pan młody, pani młoda i nie tylko oni wpadną w tarapaty. Teraz widzę, jaki byłem głupi. Ale to wjeżdżało mi się przyrzekiał! Nie obchodzi mnie, kto zaczął. Podobno pan młody bzykał świnie na jakiejś imprezie na studiach. What the fuck? I to w intro jest? Literalnie Black Mirror polska wersja, no nie z tą świnią. O Boże, tak, racja był taki odcinek. Aaaa! Dlaczego mi to przypomniałeś? Ja zapomniałem o nim. No. To był jeden z tych odcinków, które chciało się szybko zapomnieć. To jest ten jeden, który mi się spodobał i tak do niego wracałem regularnie. Także w myślach. Alrighty, then. Alrighty. Ty też lubisz zwierzęta? jak nawiązać rozmowę z przechodzą, który nie znasz? Hej, cześć, ty też lubisz zwierzęta? Nie. Ja mam inną metodę. Z reguły zaczepiam po prostu kobiety w ten sposób, że im dyszę na szyję, gdy korzystają z bankomatu. To zawsze działa. Ja obecnie lubię wracać do klasyki, no nie? Czyli podryw na kasztana. No, co ty gadasz? Znasz oczywiście. Oczywiście, że znam. Ja na streamie zawsze podaje. Ktoś mi pyta, jak zdobyć dziewczynę. No nie, stary, podryw na kasztana. Ja też kiedyś właśnie mówiłem moim widzom na transmisji na żywo, ale się rozgadaliśmy, to będzie długi odcinek. Podcast w sumie trochę. Kiedyś tłumaczyłem moim widzom właśnie podryw na kasztana na transmisji na żywo. W tej sytuacji nie można przegrać, bo z jednej strony, jeżeli dziewczyna się na to złapie, będzie mieli dziewczynę, a jeżeli powie, że nie, to nie jest mój kasztan, to sobie go weźmiecie i macie zajebistego kasztana. Znaczy, to jest taki, wiesz, to jest taki paradoks. Tak samo jak takie pytanie filozoficzne. Kto wygra? Cała armia Stanów Zjednoczonych czy patyk? Tak. Jaka jest odpowiedź na to? No ja nie wiem, jak na moje ten cały patyk nawet dość groźnie wygląda. Stary, złamiesz patyk i masz dwa patyki, no nie? Jezu, tak w nieskończoność! Patyk zawsze wygrywa. W nieskończoność! Albo nie wiem, kto wygra? Cała potęga armia Stanów Zjednoczonych? Czy kilku wietnamskich farmerów? Oh boy, oh boy! Może wróćmy do oglądania. Dalida, co wy tu robicie? Ja tylko przegląd robię. Stary, tak szczerze, w sumie, jak tak odrzeć nas z tego formatu picia piwa i wydurniania się, to całkiem nieźle nam się gada, no nie? Powinniśmy założyć podcast. Wow, jakiś rewolucyjny pomysł, wiesz co? Białych typów zawsze, kurwa, w każdej rozmowie. Bardziej udany. I musimy mieć jakiś taki nasz gimmick, coś, po czym jesteśmy rozpoznawalni. Nie wiem, jakoś... Jesteśmy biali. Jakąś herbatę może będziemy pić na tym podcaście, nie, czy coś, nie wiem. Nie był podcast, to były stare czasy. Podcastów nie wynaleźli wtedy. Byliśmy przed podcastami, kolego. Się zawstydził, je. Ej, jaki słodziak! Tam jest mój były narzeczony. My już mieliśmy nawet datę ślubu. Ale widzę,
widzę, że gust mu się zmienił. Bądź twarda jak żelki z Biedry. Życzą sobie państwo szampana? Aria, to ty? No nie wierzę, co za spotkanie. Poznaj, to jest Angela, moja ukochana. A to moja dawna znajoma. Współlokatorka. Osoba, z którą spędziłem ostatnie 10 lat życia. A kojarzysz ten motyw, że jak są jakieś historyczne postaci, które były gejami, ale jeszcze w czasach kiedyś o tym tak nie mówiono, albo lesbijki, albo geje, czy coś takiego, no nie? Mhm. Wszystkie te dziwne rzeczy. To zawsze jak wychodzi w jakichś dokumentach, że na przykład chłop z chłopem mieszkał, to dzisiaj jest to tłumaczone w ten sposób, że miał po prostu współlokatora, który był jego serdecznym kolegą. Tak, tak. Każdym razem byli współlokatorami. Your boyfriend's name is House? He's not my boyfriend. What do you call each other? Husband? Partner? We're not gay. It's 2010. I mean, you know, nobody cares if you're gay anymore. Everyone in our building thinks we're gay. We're grown men over the age of 30 who moved in together. We're a couple. Chłop chłopu pisał mi listy miłosne, że w sumie to chciałby mu zrobić dobrze, no nie? No tak robią przyjaciele, którzy ze sobą mieszkają. Za każdym razem. Czy nie było takiego motywu z jakąś polską poetką jakiś czas temu? Boże, ze wszystkimi były takie motywy. Był taki motyw, że cała polska kultura to są geje. Ultraprawicowcy tłumaczyli to właśnie tym, że to współlokatorka jej była, to nie była lesbijka! Który wielki poeta ostatnio był w ten sposób, że Mickiewicz, czy któryś z nich, że pisał listy do swojego bardzo bliskiego kolegi. Współlokatora. Czy mówić dobrze. Pisał miłosne listy, stary, jakbyś przeczytał te listy, to tam dość bezpośredni jest chłopak. Pewien pisarz głosił, że małżeństwo z dwóch linii przerywanych tworzy jedną ciągłą. Stawia przed dwoma pozbawionymi celu życiami zadanie i podwaja siłę każdego z nich do jego wykonania. Albo ten pisarz miał kryzys twórczy, albo w życiu nie był żonaty. Wygląda jak tak, oni się zachowują emocjonalnie strasznie. Ja się zastanawiam, czy to nie polegało na tym, że oni im nie powiedzieli, że to jest odcinek. Po prostu zaczęli kręcić nosowe wesele i ludzie sami podchodzili do kawy. Ja bym to inaczej w ogóle zorganizował. Jako twórca tego bym po prostu wziął grupę osób, która się zgłosiła i powiedział im: słuchajcie, macie tutaj 30 butelek wódki, bawcie się. I tyle, bawcie oni się. Oni od razu zapominają o tej kamerze. No. Tak, i zamiast Truman Show masz Tuman Show. Jesteś taka jak. I kochani, przyspieszamy! Ojcowie oraz mamy. Czemu tam jest jeden mężczyzna przebrany za pirata? Dlaczego tam był koleś z okularami Minecraft? Co ty gadasz? You had my curiosity. But now you have my attention. Był koleś z okularami Minecraft! Może odsuwać klatki? Tak. Dawaj. Can you enhance it? Can you enhance it? Can we enhance this? Can you enhance it? Hold on a second, I'll enhance it. Co, jaki Minecraft stary? Takie Minecraftowe okularki są, takie kwadratowe. Po prostu kwadratowe okularki. Nie, dosłownie widać tam te kosteczki. You crazy son of a bitch, you dead. Jakieś coś tutaj nie tak. To jakieś same gigabajty. No, popatrzcie tylko jak oni się poubierali. No fakt, mamo, ale... Inna sprawa, jakieś one dziwne, takie niedobre. No homo, nie wiadomo! Stary, to jest dosłownie jechanie po tym, że patrzcie widzowie Polo TV, tak wyglądają mieszczuchy. Myślę, że ten program jest nie tylko przez jednego widza. Ma jednego widza, co jest Krzysiu Bosak, który siedzi i ogląda go sobie taki zadowolony, rozjebany Krzysiu na kanapie. Bosak cały program partii napisał. Homo, nie wiadomo! Ale autentycznie, oni cały ten odcinek, co jest, bo widziałem kawałek na streamie, to jest dosłownie takie, zobaczcie jak wygląda miasto. Nie okay. Chcecie tam być. To są ci ludzie, których sobie wyobrażacie, oni tacy są. Oni tam grasują w tej całej Warszawie. Tak. Homo komando ci dopada w mieście. Ja miałem jakieś teorie, że w Pałacu Kultury jest po prostu wbudowana antena, która wysyła sygnał 5G, który sprawia, że ludzie są homoseksualistami. Myślę, że to się sprawdza powoli. No kurwa, Pałac Kultury i Nauki, a nauka jak wiadomo jest lewacka, mordo. Do! A zobaczcie tego, co to jest? No nie ma chyba już na tym świecie prawdziwych chłopów. Ty padowinik, jaki gej, koszulę ma kolorową. Oj. Kolego, ale to są wszystko męskie kolory, no nie? To jeszcze tak przechodzi. Jesteś już blisko. Na granicy. Zależy od tego, kurwa, jak Crispin zrobi color grading, bo może się okazać, że wcale nie jestem na granicy, już przekroczyłem ją. I nalewamy sobie, kochani! A zobaczcie tego Wodireja. Też jakiś podejrzany, mówi. Jakiś taki mięciusi. Na Paradzie Równości to raczej pani starszej nie ujrzymy. Stary, wiesz co ja ostatnio widziałem? Paradę Równości. A propos mięciusi. No bo kontynuuj, zaciekawiłeś mnie teraz. Jakieś wydarzenie z tych spotkań przed fejmem ma było. Jeden zawodnik zapytał drugiego. Już nie będę się wdawał, kto jest kim w to, bo pomieszam. Który kurwa jest synem kogo? Ale zapytał go, czy jest ciepły, no nie? Centralnie na wizji. I się tak zaskoczył, bo tak domyślił się, że jest gejem i coś tam było w stylu, czy jesteś ciepły? I żeby było kurwa idealnie, to chłop
potem nagrał ze swoim ziomalem, też chyba z Fame MMA, cały jakby taki 30-minutowy, można powiedzieć, podcast, gdzie dyskutują tak poważnie przy stole o tym, jak na tym memie, że czy Fortnite jest overrated, dyskutują, czy słowo ciepły mogło urazić gejów, no nie? Czym jest poprawność polityczna na podstawie tego wydarzenia. Ale taka poważna debata i oni są tak zaangażowani, że aż wiesz, aż się to porywa w pewien sposób, no nie? Obejrzałeś całe te 30 minut, nie, tak? Nie, nie, nie. 15 minut wytrzymaliśmy na streamie, ale autentycznie oni tam tak srogo, kurwa, wiesz, że 150% obrotów, no nie? Czy można dzisiaj nazwać geja ciepły, żeby go nie obrazić? A robili tak jak teraz wszystkie osoby, które uważają się za osobę inteligentną i prowadzą, wiesz, mądre dyskusje, czy jako źródła swojej wiedzy podawali artykuły z Wikipedii, albo lepiej, definicje z encyklopedii? A jak myślisz? Podejrzewam, że tak. Nie, nie, stary, nie. Trochę tak jak my w sumie, po prostu mówisz to, co ci na języku, tylko nie to mówili jeszcze tak szybko, że miałem takie, okej. Okay. Dobra, jak coś, to w sumie polecamy program, nie chcemy bardzo w pierdolu dostać. Proszę nie być ciepli jesteśmy, dobrze? Sprawdźmy to. Do przeprowadzenia tego doświadczenia są potrzebne następujące odczynniki chemiczne. Woda. Lakarnum i a więc. Zimne dranie jesteśmy, kolego. Nas się nie rusza. Ciepłe, wygazowane piwerka jesteśmy. Kogoś ty na to wesele sprosiła? A niby kogo? Przecież rodzina sama. O, to fajną masz tę rodzinę. No popatrz tylko po nich, no. Nie wiadomo, który to chłop, a która baba. To przecież tylko taka moda. Zunia, ty mi na modę to nie wjeżdżaj. Chłop to jest chłop. Kropka i basta, i tak mamy. Ale teraz tak modnie w Warszawie jest. To jest najlepsze to, że oni się starali napisać, co by powiedziała osoba z takiego progresywnego środowiska, zapytana o to, no nie? Okej, że to... Pomyśl, bo oni i stwierdzili, że to taka moda, normalna osoba by tak powiedziała. No nie, no my tak robimy, że wiesz, tam po trzech razach się zeruje, ale generalnie to moda jest, więc tam pobzikać sobie za młodu, a potem wiesz, potem się dom zasadzić, drzewo spłodzić. Me like it. Ta kobieta jakby mogła powiedzieć, babciu, spokojnie. Trzaskowski powiedział, że teraz wszyscy gejami jesteśmy. Za 2 miesiące będziemy wszyscy srać do Odry. Jak w tym memie, synu, odblokowaliśmy ci seks, hura seks. I Trzaskowski wchodzi do pokoju. Son, odblokowaliśmy ci gej. Hura gej! W następnym pokoleniu to wy się chyba potomka nie doczekacie. No, chyba, że w tobie tylko nadzieja. Tylko dobra, muszę się zapytać, o co ta babcia się czepia? Tutaj każdy jest ubrany w garnitur, kobiety w sukienki, jakieś, jakby, gdzie według niej jest to, cytuję, homo nie wiadomo, czy jak ona powiedziała. Może ma gay radar. Podobno można kupić gay radar, ale Jim wspominał, że wszystkie są wykupione teraz, więc trzeba poczekać, aż będzie dostawa. It works. Bo stary, mój wibruje przy tobie. Ja czuję takie mrowienie z tyłu moszy cały czas, ale trochę jakaś choroba jest po prostu. Jak Spider-Man, mrowienie. Tak, to jest mój Spider-Sense. Pół gej, pół człowiek. Tylko ta moja mosza wykrywa raka w moim organizmie i chyba wykrywa od dawna, bo wibruje cały czas. Najpierw mów kaszlerz, potem mówisz coś o raku. Czy to jest moment, w którym zaczynasz mi gotowanie metamfetaminy, czy... Musimy rozebrać się, tak? Bez koszulek to robić. Musimy gotować. Będziesz tak w gaciach chodził, no nie? I am the one who knocks. Zobaczysz, to jest właśnie mój Krystian, narzeczony, zaraz ślub. Narzeczony, tak. Wiecie, właśnie zamierzamy się ożenić, chcemy mieć domek z ogródkiem, żeby pies miał gdzie biegać, jakąś gromadkę dzieci. O, może kupimy sobie kampera, wyjedziemy nim w podróż poślubną dookoła Europy. Tylko nie wiem, czy będziemy mieli na to wszystko czas, bo ciągle byśmy się tylko kochali. Mnie przekonał, ja chciałbym być tą panią teraz. Chciałbym być na jej miejscu. Ja bym chciał kamperem po całym świecie pojeździć, to zajebiste. Kurwa, kaszlenie, mówienie o raku, kamper stary. W Włodzimierzu. Wszystko łączy się w całość. Zaczynasz mi coraz bardziej hintować. Jeszcze jest jak Hank Schrader, który się cały czas nie może domyślić, że ty... się tym zajmujesz. WW. I mean, who you figure that is, huh? Walter White? You got me. Dziwne, nic nie wspominała, ale wygląda na to, że przyjdzie mi spłacić dług. Dobrze, ale będzie ją to trochę kosztowało. Nie miałeś nigdy lewatywy? Bra! Ty tyle życia jeszcze nie przeżyłeś. Stary, nie wiem. Nie pamiętam. Proszę bardzo, wielkie brawa na początek dla wszystkich uczestników!
I zaczynamy! Pierwsza uczestniczka! I od razu 10 punktów! Cóż za technika wspaniała! Oni z reguły grają o wódkę przecież na weselach, no nie? Że to z reguły walczy o wódkę. Wódka! No. To tego na wesel nie ma, na weselach nie ma, więc warto walczyć. Tak. Jak jest zabawa, to nagrodą jest flacha. Jezus Maria. Tak. Flacha i zniszczone dzieciństwo i dziwny wzrok cioci do końca życia. Tadziu, miesz siły na lata? Tadziu, chyba troszeczkę jednak przeszarżowałeś, mój drogi. Czy oni mogą nie mówić do niego Tadziu? To jest starszy pan, trzeba mówić pełnym imieniem, tak? Tadziszeuszu. Czyli w takim razie pełnym imieniem od zdrobnienia Mati jest Matiszeusz. Tak. Matiszeusz. Oczywiście, że tak. A ty jak inaczej myślałeś? Tadziu, Tadziszeusz. Tak. Co jest dalej? Adi, Adieusz. Pawleusz, Dominikeusz. Nie, od Dominika jest pełne imię Zbigniew. Dziękuję, że się zastanawiałem. O Boże. No wspaniała technika, drodzy państwo. Technika wspaniała i figura też niczego sobie. Cud, prawdziwy cud. Ty ozdrowiałeś, hej! Tadziu, ty na jej widok też byś wyprędzał. Oczopląsu byś dostał. Nie tylko w kręgu słupi, myślę, wiesz? Ale to w tyłu, ej, one oszukują! Dlaczego one kucają po prostu i sobie rękami pomagają? To jest skam na drugim planie, już im się nie chciało, jak się to na razie. No, nie myślę jak filmowiec. To jest dopiero 8 minuta odcinka, za wcześnie jest jeszcze, tak? Oni jeszcze nie są pijani do końca, a to potem będą się bawić dobrze. Ale serio, możemy się umówić, że któryś z nas będziemy ciągnąć słomki, zorganizuje takie wesele i to będzie jeden raz w życiu. Nigdy o tym nie mówimy. Ja bym chyba nie chciał, zbyt duże zniszczenia by były na moim. Ale twoim chętnie bym poszedł, się dobrze tak bawił. Złożyli wszyscy ze znajomymi, że organizujemy sobie wesele, mówimy obsłudze, że to jest wesele i tak dalej. To okay. Się tam podstawi, że niby jest parą młodą, a tak naprawdę nic nie robi wesela i po prostu chcieliśmy przeżyć tą imprezę jedynie w życiu. To jest tak głupie i genialne jednocześnie, podoba mi się to strasznie. I nie ma tego obciążenia finansowego, no bo składamy się we wszystkich uczestników, powiedzmy, że każdy daje proporcjonalnie część i powiedzmy osoby, które podstawiają się jako małżeństwo, nie bólą, no nie? Jeszcze dodatkowo pan młody dostanie w nagrodę ciągnik za to podstawienie. Się. Ty, ale to naprawdę nie jest głupie, no przecież jak to zweryfikują? Jesteśmy dorośli, nikt to nie sprawdzi, no nie? Na tym polega bycie dorosłym, no. Jak jest ten mem, że możesz jeść ciasto o 3 w nocy i to nie sprawdzi, tak? Bo jesteś dorosły. Bo tort urodzinowy, kiedy zechcesz, możesz jeść. Potem dowiadujesz się, że po 25 roku życia wszyscy mają zgagę i dlatego tego nie robią. No Jezus Maria, moje problemy ze zgagą, strasznie. Jezu. Prawie tak złe jak moja stulejka. Też masz stulejkę, prawda? No dziwne, tak. Jezus. Trzaskowski, powiesz, że mamy tu stulejkę, to mam stulejkę. Z Trzaskowski wprowadził stulejkę. Na terenie Jej, Warszawy. Stulejka! Pałac Kultury się tak złączył. Już nie ma point i end. To jest kobieta, tatuśko. Coś dla ciebie, bierz się za nią. Cycki, tyłek. Osobowość. Cud, istny cud. Zupełnie tak jak ja za młodym. Dokładnie, babciu. Błagam. Mamo, na litość boską. Ale co, nie mam racji? No masz rację, oczywiście, no. Cudowna, wspaniała, no przepiękna kobieta, po prostu podniecająca. No nie jak te baby obecnie w spodniach. Ile kosztuje zrobienie takiego wesela? Zależy jakiego, zależy. Ale jakiego. No wiesz, nie jakiegoś takiego kosmos, ale sama impreza w takich właśnie remizowych warunkach, o tak. Obecnie, przy tej inflacji i tak dalej, bym powiedział, że co najmniej za 30 koła. Tak serio, to, no? Za 30 kurwa, koła co stary, najmniej. Zbieramy na ile osób? Na streamie twoim zbieramy teraz. Na streamie zbieramy na organizację wesela i potem robimy odcinek. Z tego wesela, taki ale, jak polo TV, tak? Pozapraszać znajomych z branży i ty i jeszcze zarobić na tym drugi raz. I możemy streamować to w trakcie i zrobić trzeci raz. Widzę, wy się tak zgadzacie, że on was tak milkuje cały czas, tak bez przerwy. Po prostu powiedział ten. Krowę. Ale to jest taka, stary, to jest piramida i za mną stoi taki landlord z biczem i każe mi zarabiać te pieniądze, dlatego że mi cały czas podnosi czynsz i przychodzi do mieszkania niezaproszony. Oj tam, 3 razy dopiero podniosłem. Mieszka tygodnia. Bo może naprawdę, Robsonku, ty szukasz po niewłaściwej stronie, co? Czyli co? No, czyli, że powinieneś znaleźć sobie może jakiegoś ładnego chłopaka? Prędzej rzuci mięso, niż zrobi ten teges z facetem. A ja właśnie polecę sobie, znajdę może jakąś ładną dziewczynę! Chłop z chłopem, ładna waga! Jest takie anglosaskie stare powiedzenie, wiesz? Posłuchajmy, powiedz. Double the dick, double the fun. A to jest takie prawdziwe. Ja coś powiem, ja nie wierzę w tego twojego Krystiana, to jest ściema jakaś. Robson! Kochaniutki, zrobiłbyś mi kawy? Takie latte? Nie, z zimnym mlekiem, żeby się nie spieniło. Kurwa, jakie latte? Ja lubię czarną kawę, jak moich mężczyzn!
Co? To nic, nic. Paweł, kurwa, nie chcę mieć żółtych dolarów na filmie. Dobra, nie wstawaj, nie wstawaj tego. Mówiłem ci, że na tym kanale obrażamy czarnoskórych tylko w czwartki. Jest czwartek! Jest czwartek! O. Jak szła ta piosenka? Mój ojciec mach! A ty wiesz, że Big Cyc, bo tak się nazywa ten zespół, no, wiem. Nagrali drugi raz Makumbę. Naprawdę? A jakoś odświeży... O kurwa. Ale dobra, ty pamiętasz, że była drama o to, okej, pamiętam. Tak, pojechali... A przeprosili? Przeprosili? Chyba, nie, no to tak po prostu rozeszło się po kościach, bo oni naprawdę starają się gdzieś tam pomagać, prowadzą jakąś tam szkołę czy coś. To jasne. Tylko oni to bronili w ten sposób, że tym dzieciom się po prostu podobała Makumbę jako piosenka, przecież nie mogli rozumieć treści. Ale ja nie wiem, ja nie wiem, czy bym akurat zasugerował, a może powiedział, a tutaj ta ma fajniejszy rytm. Skąd oni znali tej piosenki? Wyobraź sobie, że siadasz wśród uczniów tej szkoły i totalnie przy piwku na wyjebce zaczynasz grać mój ojciec Makumbę. To musiał być tak ciekawy experience. Skąd się pojawiła ta piosenka w ich życiach? Oni jakoś musieli ją poznać. Znaczy wiesz, no poniekąd gdzieś tam ta piosenka ma powiedzieć ci o tym, że hehe, Polacy nie potrafią się zachować, no nie? Ale tak sam, coś jest takiego niezręcznego w tym doborze tej piosenki do sytuacji. Wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? Jakby rozumiem to oburzenie ludzi, to piosenko i tak dalej i że już jej nie wolno słuchać, ale Ja autentycznie po prostu lubię tą piosenkę. I to jest tego, że ja już nie mogę jej słuchać. Jest tyle grup i mniejszości, które można obrażać, więc dajmy spokój tej jednej. No dobra, niech będzie. Podobno teraz Ukraińcy są modni. Jezu. Ja na przykład lubię to, że lewactwo z każdym kolejnym dniem wprowadza jakąś nową płeć, no nie? Bo prawaki do tego źle podchodzą, oni się frustrują. A tak naprawdę każdego dnia dostajesz nową grupę, którą możesz obrażać. Jeżeli patrzymy na to w ten sposób, to zajebiście w sumie. Krystian, chodź tutaj szybko. To się nazywa wejść w rolę. Tylko się bzygać tu jeszcze nie zacznijcie, bo wam bladu w tej kuchni zabraknie. Jest jeszcze chłodnie. Zaczyna mi się ta gra podobać. Wcześniej dostałem kolanem a teraz to. Weź tu zrozum kobiety. Ja już rozumiem. W sensie ja się zastanawiam, o co chodzi z tym, że oni tak cały czas patrzą w kamerę, a to działa w ten sposób jak w Zwariowany świat Malcolma. Że on mówi do kamery, a nikt tej kamery oprócz niego nie widzi. No tak. Okej, już rozumiem, jak to działa. Dobra. Co, bo myślałem, że może wszyscy widzą tą kamerę, która chodzi za nimi. Muszę uciekać na salę, kochanie. Słyszysz drzwi otwierane w tle? Bo ja ci zapomniałem Dominik wspomnieć, że możliwe, że wynają to mieszkanie jeszcze dwóm osobom oprócz siebie. Więc będziesz musiał jeszcze zrobić im miejsce na łóżeczko. A jakiś tam kąt pokoju wystarczy, to studenci są młodzi. Chcesz dupa. Kakę? Daj srakę do ryja. Chciałbyś kakę mieć w ustach i to ty chyba homoseks jesteś. Powiedziałem, że okej, ale na to się patrzeć nie da. A takie lizanko to ja nawet z tym grubasem mógłbym odegrać. Alrighty then! O wow, ale fajnie, obrażają kobiety, śmiejesz się. Obrażają mniejszości, śmiejesz się. Tak. Żarty o osobach czarnoskórych, śmiejesz się. Tak. Poszedł tekst, że jest grubasem. To nie wolno, to nie jest fajne. Siedzisz od razu... Ludzie, jest granica. Jest granica humoru, okej? To nie jest śmieszne, dobrze? To nie jest zabawne. Każdy edgy youtuber be like, no nie? a dlaczego się śmiejesz ze mnie teraz? To nie jest śmieszne, bo już... Ja się mogę śmiać, wy nie możecie. Myślę, że to jest oczywiste dość. Zuniu, mam taką prośbę do ciebie. Czy nie przedstawiłabyś mnie i mojego przyjaciela, tatka, tej cudownej, fantastycznej twojej koleżance? Bardzo nam na to zależy. Bardzo chętnie. Lucy! Lucy, kochanie! Chodź tutaj. Czy mam wrażenie, czy Lucy jest specjalnie dobrany tak, żeby było jak najbardziej generycznie? O, oczywiście, że tak. Tak ja inaczej nie podejrzewałem, no. Absolutnie. Najbardziej obvious wybór. Najbardziej stereotypowo, jak można wymyśleć, no nie? Wiesz co, jak mam być zupełnie szczery, to już mnie nawet nie dziwi. Natomiast czekam na scenę, gdzie się okaże, że wiesz, że widać przez sukienkę, że Lucy ma siusiak. I to będzie super śmieszne, siusiak. Znaczy, jeżeli dojdzie do takiej sceny, to kurwa nie wiem, kogo to wyłączy. W sensie, ze wszystkich sposobów... Na pewno będzie. Inaczej, ze wszystkich sposobów, w jaki mogą rozwiązać ten gówniany żart, to jest najbardziej obrzydliwy sposób, jaki mogą wymyśleć. Absolutnie mogę się założyć, że tak będzie. Nie widziałem tego akurat. Przysięgam, że nie widziałeś. Nie, przysięgam, że nie widziałem, okay. Nie wiem. Stawiam na to pieniądze. 13 zł, tyle mam w portfelu. Nie chcę z tobą, bo nie będę miał ci potem na czynsz zapłacić. Znaczy, jak właśnie chciałem powiedzieć, jak się... Czy będzie część czynszu? Możemy się dogadać jakoś. Ja mogę postawić moją godzinową stawkę, więcej nie dam. Jest w środku jeszcze więcej. Ale pokaż jeszcze, pokaż tak. Jeszcze więcej. Ale setki masz?
Ty się setkami posługujesz? No lepiej ci stary, ja ci dać, mam ci dać trochę pieniędzy czy coś? Mogę ci pożyczyć. Krysi, musisz wszystko sama ocenić, czy to, co powiedziałem, było bardzo transfobiczne, czy nie było. Wydaje mi się, że nie było, bo mówiłem o tym, co będzie w serialu, a nie wiem, kurwa. No to mam problem z komentowaniem właśnie tego programu, bo w każdym odcinku jest hehe jebanie albo obciąganie. Dobrze, że akurat macie ekspertkę od takich spraw pod ręką. Nie było to transfobiczne. Czemu by to miało być transfobiczne? Naprawdę jakby spoko. Ale to co, to w czym jest problem? Że jest żart o obciąganiu, to zaczynasz komuś robić pałę w ramach żartu? Że nie wiem, na co mogę pozwolić się na jakiś żart w takiej sytuacji, wyobraź w takim kontekście. Wyobraź sobie kuźwa taki prank życia, no nie? Że udajesz geja przed swoimi znajomymi, że na przykład ludzie tak robią, że hehe, poderwy fajne dziewczyny, dostanę się na sleep over, jak będę udawał geja. Wcale tego Dominik nie robi od ostatnich 6 lat, żeby na YouTubie się wybić. Wcale! Ale dosłownie wchodzisz w tą rolę tak mocno, żeby tak ostro sprankować wszystkich dookoła i żeby pokazać, że byłeś na tym jednym sleepoverze, że nie wiem, poznajesz jakiegoś chłopaka, zaczynasz się spotykać, jedziecie do Holandii, zawieracie razem ślub, prowadzicie szczęśliwe życie i wszystko, wiesz, prowadzi do tego kulminacyjnego momentu, kiedy nałożysz śmierć i mówisz tak naprawdę jest to hetero, stary. Tak sobie wyobrażałem właśnie domek nad jeziorem, w sweterkach sobie siedzicie, pijecie gorące kakałko, obserwując niebo. Jezu. Swoje najlepsze życie, bracie. Dosłownie. Żeby tylko na koniec zdradzić, że od początku to był prank. Stary, ja to w sumie tak modne było po prostu w naszej młodości. Czaszkowski powiedział gej. Czaskowski prowadził geja w Warszawie i musiałem udawać. Bawcie się dobrze, zaopiekujcie się i tańczcie do samego rana. Lucy. To imię jest słodsze niż rewaloryzacja emerytury. Ale to jest najlepsze, że oni dają, kurwa, jaki program normalny wprowadza żarty o rewaloryzacji emerytury? W sensie, oni dosłownie muszą te żarty dobierać pod audience. To tak samo jak ty masz czapkę Fortnite. Dominik mi ją dał, okej? Okay? Powiedział, moi widzowie takie gówniaki co oglądają tylko Fortnite gameplaye, to weź Paweł załóż czapeczkę. Ale pokazać ci, jakie epickie memy robili z nim na ostatnim streamie z tą czapką? Jestem zachwycony. Co oni zrobili z moją czapką? Gdzie ta czapka była? Moja czapka już w tym momencie. O wow, mam opowiedzieć, że mój landlord zabrał mi ubrania i zaczął je nosić. Dominik, ty nie rozumiesz, to była pierwsza czapka, jaką dostałem w barterze za reklamy Fortnite'a. Dostałem czapkę, nic więcej. Literalnie to. Robi się czuć, bracie. Jeszcze strasznie estetyka. Dobrze, przepraszam. Jedna kurka i dwa koguciki. Zobacz, kochanie, jak tatuśko się świetnie bawi. Zobacz, jakie cudo. Zobacz, jakie cudo. Ma na czym siedzieć. Niezłe pierdzenie. Nie! Znaczy, tak, owszem, ale ta babcia lubi tą Lucy, dlatego że przypomina ją za młodości. Tak powiedziała wcześniej. Może babcia też robi ten prank przez całe życie, że tak naprawdę... Crispin, naprawdę moderuj nasze żarty, przepraszam. To będzie ciężka montaż. Ty to zrobisz najbardziej dojrzale, no nie? Bo my mamy monkey brain, monkey mode. Ja wchodzę w goblin mode. A karioder żyje jako troll. Karioder nie potrafi wyłączyć goblin. Tak mu zostało. Może coś z tego będzie. Chłop nie może przecież długo żyć bez baby. Święte słowa, droga pani. A dla takiej baby każdy chłop zgrzeszy. Widziałeś ten moment Tadzia? Miał takie, o Jezu, ale a na czym siedzieć? Imponujące pierdzenie. Są pierwsze ofiary, czyli wesele udane. Angela, już mnie? Jasno jest na zewnątrz, jasno. A, teraz rozumiem. Nie chcesz wierzyć w moje szczęście, bo twoja gwiazdka przygasła. Nie przygasła, tylko na chwilę sobie przysnęła, dobra? Ale ten złoty łańcuch, jaki mu wystawał spod koszuli, widziałeś? A chciałem właśnie powiedzieć o tym łańcuchu. O Boże! Ten koleś nie może się zbliżać do żadnego zbiornika wodnego, bo istnieje zagrożenie, że jak wpadnie, to już utonie i nie wypłynie nigdy przez ten łańcuch. Ty taka święta jesteś? Nigdy się nie upiłaś przez przypadek? Przez przypadek to można stracić cnotę w tramwaju. Wait, what the fuck? Nie zdarzyło ci się nigdy, stary? What the fuck? Co jest? A jak płacić za bilety? Za każdym razem oddaję cnotę, za każdym błagam, razem. Błagam, moderuj nasze żarty, to może zakończyć 2 kanały w tym momencie. Nie. Łącznie nawet nie jesteśmy wielkości Naruciaka, więc nie szkoda. No kurwa, ważnie. Crispin, błagam, moderuj. You have no power here. I proszę bardzo, to kolejne jabłuszko dla kolejnej pary. Widziałeś to moje wzięcie? Widziałeś? Odpalił goblin mode. Widzę, że masz wzięcie. Nie tylko laski na mnie lecą. Faceci też. Tylko tacy,
co nie lubią lasek, nie? Dziękuję, że wytłumaczyłeś. Nie zrozumieliśmy tego. Wow! Wow! Syn Stephena Hawkinga, o którym nikt nie wiedział. Teraz sobie tak wyobraziłem, takie dwie babcie siedzące w swoim domciu, oglądające właśnie te Polo TV, i jedna mówi do drugiej: czy słyszałaś? Ci geje to nie lubią kobiet. Zapisuj to, zapisuj! Ostatnio widziałem, jak jakaś dziewczyna pisała na Twitterze, że życie na wsi jest kurwa najgorsze, dlatego że poszła biegać i było poruszenie w całej wsi, że ktoś przebiegł przez mnie. Nie wiem, czy tam do rodziców pojechała, czy co. Po prostu wyszła biegać, były telefony do rodziców, czy coś takiego. O mój Boże. O Jezu, i ludzie w oknach się zastanawiają, przed czym ta dziewczyna ucieka? Czy też powinniśmy uciekać? Kurde, w sumie jak tak rano patrzę na siebie w lustro, nie? To myślę, Seba, sam siebie też byś przeleciał. This guy told me to go fuck myself. And you know something? I can't. Dziwny flex, ale okej. Okay. Weird flex. Ja nawet nie wiem, co powiedzieć szczerze. Poza faktem, że się nazywa Seba. Stary, ale tak technicznie. Jeżeli jesteś hetero, to załóżmy. Nie podoba mi się, jak się rozpoczęło to zdanie. I do czego zmierza. Załóżmy, że mamy heterotypa. No. Który w tym momencie zostaje na jedną godzinę jakby idealnie sklonowany. Uniwersum po prostu generuje fluktuacja kwantowa, cokolwiek. Idealną wersję trudne słowa. No kurwa, stary. Ktoś czytał artykuł na Wikipedii ostatnio, co? Poczytaj sobie o mózgu Boltzmana te sprawy. Nie wiem, czy wiesz, ale być może nasz cały wszechświat jest z fluktuacji kwantowej. Nie wiem, czy wiesz, może byś trochę poczytał. Ja najbardziej kocham te konwersacje i kłótnie na Twitterze, gdzie jedna osoba mówi drugiej: byś poczytał trochę, co? To mnie zawsze bawi. 1984. Orwell miał rację. Dosłownie napisał o tym. Poczytałbyś lepsze to. Poczytałbyś się trochę. Orwell mógłby napisać w tej książce centralnie: ale miałem dzisiaj strakę, i zostawić pozostałe 250 stron pustych. I ludzie po samym tytule i tak: 1900. Nikt nie wie, co jest w środku. Nikt jej nigdy nie otworzył. W sumie trochę true. Ja się powołuję na Orwella, nigdy nie czytałem. Brat, naprawdę trochę no, wstyd. Trochę wstyd w tym wieku już nie czytać. Ja czekam, aż ludzie odkryją, że w sumie nie tylko Orwell popełnił książkę w tym typie, no nie? Cały czas czekam na moment, jak dosłownie nowy, wspaniały świat! Aldous Huxley! Czytam książki! Ja trochę poziom niżej jestem. Folwark zwierzęcy! Czytaliście? Tam jest o komunizmie! O tym, że partia rządząca, no, wszystko bierze dla siebie, te świniaki tłuste, najgorsze! Wow, Dominik! Dziś. Zawsze chciałem jechać do Grecji na wakacje! Wow! Twoja stara naprawdę tak wygląda? Moi kochani, proszę o wielkie brawa! Otóż ojciec pana młodego w towarzystwie swojej przepięknej towarzyszki! Jak pani na imię? Wow! Dwóch chłopaków w jednym pokoju siedzących metr od siebie, bo nie są gejami? Two bros chilling in the hot tub, 5 feet apart, cause they're not gay. Co ty, nie bądź wstydzio, przysuń się! Tak, wiesz, naturalnie po prostu. To potrzebuję mieć swój teren. Muszę rozsiąść to. Stary. Co? Gapisz mi się na bebech? Ale masz kurwa bem. Lucy ma na imię, ale jest małomówna. Ale ja bardzo lubię i cenię takie kobietki. Jest przeurocza. O! No to tym bardziej, drodzy państwo, wielkie brawa. I proszę bardzo o to jabłuszko dla was. Chwila, czekaj, bo mój umysł tego nie pojmuje. Oczepiny? Ale gdzie są balony do przebijania na dupie? To nie ma sensu. Technika również dowolna. Państwa zachęcam oczywiście do kibicowania swoim ulubieńcom. Wszystko jasne, zatem proszę bardzo, zaczynamy. Czas start! Chciałbym zaznaczyć też, że jestem zachwycony, taka rzecz techniczna, tym, że w rogu ekranu cały czas mamy wskaźniki dwóch ścieżek audio, które w ogóle nie reagują poprawnie na głos z tego odcinka. W żaden sposób, one tak po prostu sobie śmigają tak, jakby chciały. A propos takiego layoutu, jedną z moich takich ulubionych memicznych rzeczy w tym, co opisujesz, jest to, że Sprawa dla reportera do tej pory ma takie stare logo z telewizji, która prawdopodobnie była jeszcze 4:3, w związku z czym to logo jest tak chamsko przycięte z jednej strony i ono ma taki cień z każdej strony, oprócz jednego, gdzie jest tak chamsko ścięte, i do tej pory używałem tego, bo prawdopodobnie nie mają oryginalnych plików. Chciałem powiedzieć, że ktoś zagubił pewnie oryginalne pliki i oni mogą nic z tym zrobić. Ale to jest tak prosto, żeby usiąść w Photoshopie i po prostu przykopiać jeden bok i go obrócić, no i nikt by nigdy tego nie zauważył, no nie? Ale nikt tego nigdy nie robi. To jest niesamowite, ale oni właśnie starają się chyba trzymać ten klimat jeszcze starych lat, że za nic nie mogą niczego zmienić, dlatego że jak cokolwiek zmienią, to
jakby stracą swój audience, który ten cały stary wieloletni. Tak, całe życie spędził przy tym programie i wszystko muszę stylizować na tamte lata. W sumie true. Jedyna taka rzecz z takiej starej polskiej telewizji, za którą tęsknię, to jest takie stare losowanie lotto. Może kojarzysz, jak taka pani była w studiu, te takie piłeczki losowała, no tak, tak, to było takie... Nie robiono już tego? Sobie telewizji nie oglądam od lat, więc nie wiem, ale chyba nie. Spokojnie, podatek od nieznajomości matematyki ma się dobrze. Co oni robią? Ale pamiętam, jak byłem mały, tak to oglądałem, takie dla mnie to było ciekawe i tak sobie myślałem, jakie zajebiste te piłeczki są i że jak będę starszy, to wpadnę w hazard i nigdy nie wyjdę z niego. Dlatego chcielibyśmy podziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka, którym jest Kidrop. I am dead inside. Trzymaj mocno i pewnie. Chodź, kolego, żebyś nie usłyszał tego dzisiaj w nocy. I kochani, wielkie brawa dla pani Lucy i pana Staszka, którzy właśnie zwyciężyli w tej konkurencji. Ale zobacz, jak oni są zgrani. Mecz zrobiony w niebie. Czy to był Keanu Reeves, któremu nie wyszło w życiu? To jest Keanu Reeves po tym, jak się okazał cyberpunk fiaskiem. No, trochę jest. Moi drodzy, a teraz pójdziemy na jednego. A teraz pójdziemy wódkę pić. O butelce widzę, że to raczej tak ta tańsza wódeczka była, jeżeli nie najtańsza. Adela. Śpiącą królewnę nie zawsze da się obudzić. Mam cię dość. Synu, odblokowałem ci seks. Jej, seks! Mam ciekawsze rzeczy do robienia na weselu, niż pilnowanie śpiącej idiotki. Widziały gały, co brały. Jak dla mnie materiał na męża. Zostawiać dziewczynę pijaną na weselu gdzieś na zewnątrz. Ja bym wyszedł za mąż. Słuchaj, jeżeli mocno bije, to mocno kocha. True. No i mężczyźnie nie może odmówić imprezy, no nie? I on marnuje czas teraz, zajmując się nią. Jeżeli będzie się kochał tak samo, chociaż w połowie tak mocno, jak cię będzie bił, to znaczy, że jest dla ciebie. Dlaczego zawsze, jak u ciebie nagrywam, mam potem taką myśl, że ja pierdzielę, ten film zakończy moją karierę. Za każdym razem, jak jest u ciebie. To, że ja nie rozumiem, ty wyciągasz mnie na papier. Ale przecież się nie palę. To taki mały hopsztoś. Chcę cię wyciągnąć na pogaduchy. No dobrze, ale o czym ty chcesz pogadać? Nie o czym, tylko o kim. Nie wiem, czy to jest świadome, ale za każdym razem, jak jest scena ze spódniczką, to widać majty babie. Jest tak kamera ustawiona, żeby było widać, jak wstaje, czy jak się przechyla, czy coś. Że już 30 raz to chyba zanotowałem, albo mi tak wzrok po prostu ciągnie. Ale tak jest. Ja tak z reguły, kadrują, żeby to majciochy były. Ja z reguły proszę montażystów, żeby wstawiali swoją twarz po prostu jako taki mecz. Wstawcie twarz Van Gotena. Albo Van Gotena, no. Lepszy widok w sumie. Tutaj jest też spoko, ale w grach małżeńskich, gdy zobaczysz, co tam się dzieje. Tam już laski są bez staników, bez majtek i to wszystko widać z reguły. I montażyści dlatego nie lubią, jak nagrywam to, bo oni potem muszą to wszystko cenzurować w trakcie i to jest tak w chuj dużo roboty. Paweł, a zatrudnisz może osoby poniżej 18 roku życia? Bo... Okej, oglądajmy dalej. Na tym weselinku takie są zwyczaje. Która pani może, to teściowi daje. Ty to masz szczęście, jak rycz w październiku masz takie branie. Ale mnie zależy tylko na Lucy. Wytłumaczę się, dobrze? Gdy ja szukam moich montażystów, tych nowych, idę do najbliższego domu dziecka, biorę najmniejszego chłopca, zabieram go, wsadzam go do komina i on od tego momentu jest kominiarzem, który pracuje dla mnie i czyści kominy, dobrze? Bo mali chłopcy łatwo wchodzą do tych kominów, ja się nie zmieszę, za duży jestem. Mam dobre intencje, chociaż ludzie mi złożeczą, w mojej kopalni diamentów daję pracę nawet dzieciom. Ale to jest bardzo miłe z twojej strony, że zatrudniłeś mini Majka po rozpadzie ekipy. Nie wiem, czy możemy to obstawić. Nie wiem sam. Żart z tym kominiarzem był dobry, ale zakończyłeś go tak, że ja pierdolę. Wujaszku, jak masz ochotę, to możesz się tutaj przyłączyć. Tylko głupi, bo on mówił. Jaki to człowiek głupi, że wcześniej babą wódki nie dawał. Jeszcze raz mnie dotkniesz w taki sposób, to pożałujesz. To może pokaż, jak lubisz być dotykana, to się dostosuje. Nie denerwuj mnie, przecież dobrze wiesz, że wykorzystujesz sytuację. Okej, okay, lubi. Dobrze wiesz, że zawsze mnie do ciebie ciągnęło. Ale mnie od ciebie odpycha. No ale pamiętasz, przecież było kiedyś miło między nami. Było miło, ale się skończyło, no czego ty nie rozumiesz? Marek idzie. Nie przeginajcie, tak to nawet narzeczeni się nie migdalą. No błagam was, jak macie tak ślimaczyć, to rozstawcie znak ostrzegawczy czy coś, żeby nóg nie połamał. Ten koleś chyba jest jedyną osobą, która rzeczywiście pracuje tam. Reszta po prostu tam robi inne rzeczy. On jako jedyny w tej kuchni zasuwa, robi jedzenie dla 200 osób, tak. Szybko! Cichy filar naszego społeczeństwa, no nie? No dokładnie. Jeśli macie znowu zacząć te sriru-liru, policzcie chociaż do 10, żebym mógł uciec. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1.
Lubię, jak ludzie są szczęśliwi, się zakochują w sobie i tak dalej. Lubisz ich obserwować z ukrycia? Tak, z krzaków. W domu mam lornetkę i sąsiadów też jak obserwuję. Bardzo chciałbyś, żeby twoja dziewczyna się zakochała, tak? Czy ty to sugerujesz w tym momencie? Wprowadzę innych ludzi do skarbu, którego sam posiąść nie mogę. No nie. Tadeuszku, to o czym ty chciałeś ze mną porozmawiać? Luzie, ale... Dobra, to może poczekaj. Hej, chłodziaku. Ja już nie chcę się żenić za żadnej Lucy. Wiesz, co ci brakuje? Miecza samurajskiego. Wybacz, mistrzu, ale będę musiał iść na całość ten jeden raz. Obrażę wszystkie mniejszości za jeden raz. Tadzio ewidentnie chce odkurzyć swoją różdżkę. Adela! Co za cyrki? A ile my się znamy? Poznaliśmy się w klubie i stan do mnie wyrwałeś. I co? Myślałeś, że będę ci służyła do mszy? Crispin, będziesz musiała usunąć echo prawdopodobnie. Jest taka funkcja usuwania, nie pamiętam jak to się nazywa, że mikro... Wydaje się, jakby się... Sugerujesz, że Crispin nie potrafi pełnić podstawowych funkcji, za które płacę? W sensie czujesz się lepszym montażystą od osoby, która poświęciła... Dzięki której swojego... istnieje? Tak. Nie. Dobra, przepraszam. Jak idziesz do piekarni, to też mówisz, żeby więcej zakwasu dali? Wow, i siedzi taki kapitalista. Doskonale wiesz, wszystko wie lepiej od wszystkich. Nie morduj się jakoś strasznie z montażem, w sensie po prostu dawaj przebitki, jak gadamy sobie i rzucamy głupoty. Nie rób takiego, że wszystko musi być zajebane efektem. Teraz ja, kurwa, teraz ja się wymądrzam, jak pierdolę. W sensie dosłownie jesteśmy dwoma uprzywilejowanymi białymi kapitalistami na szczycie łańcucha pokarmowego. Biały, heteroseksualny. Mansplainują, jak montować osobie, która robi to na poziomie, kurwa, wyższym niż kiedykolwiek będziemy. Tak, o co chodzi? Kalusi, co tobie tak w oko wpadła? Jakaś to taka dziwna. Nic nie powie, nic, tylko jakiś taki dziwny uśmiech, nie, żadnej reakcji. Jakieś to taki łopie, czy ja wiem. Wiesz, Tadek, ja ci powiem, baba nie musi być mądra. Im mniej mówi, tym lepiej. O, prawda życiowa. Zresztą tak się w ogóle mówi. Preach. To jest taki Piotr Gryf moment na Polo TV, kiedy jest oprócz tego, że rozrywka, a także mądrość przekazywana. Tak, wiem. Czegoś nauczyli po prostu z tego odcinka. Zresztą tak się w ogóle mówi, że za każdym silnym mężczyzną stoi kobieta. Stoi kobieta i plecie 3x3. Bo jak kobieta się odezwie, to plecie 3x3, więc lepiej jak się nie odzywa, no tak. Mam nadzieję, że ktoś to teraz wytnie i użyje to, żeby mnie skancelować z kontekstu wycięte. Mam taki guzik tutaj reakcyjny. Okrutnik. Ja w łóżku jestem ogier. Ja ją doprowadzę do takiego szału, że ona jeszcze będzie tak krzyczała z rozkoszy i ze szczęścia, że ho, 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 mój drogi, zobaczysz. To ja taki ogier nie jestem. Tylko po zazdrości, Stasiu. A jeszcze porówce. Tak trzymać, kurczę. Ogier, co dużo rży, mało mleka daje. Ręka mi się trzęsie, bo... Ręka mi się trzęsie, Jezu. Może nie wypiłeś jeszcze, no. To jeszcze raz. No. I niech się powodzi. A konar niech płonie. I bądź tym ogierem. I bądź tym ogierem. Twoja mina teraz. Przez chwilę odnosił swoją czakrę i zobaczył, na czym polega nasza praca, no nie? Że tak, kurwa mać, będę to robił do emerytury. Dokładnie. Nie, wiesz co, ja kontemplowałem to, że łazienka służy do czegoś innego niż tylko siusiu, kupa, kokaina. Może najwyraźniej też wódeczkę walić w niej. Stary, piłeś wódkę przy... No właśnie nie! Teraz dopiero się dowiedział, że można! Przecież dorosły jestem, mogę pić wódkę w łazience, jeżeli zechcę. Możesz. I moi drodzy, brawa dla najpiękniejszej pani w naszym pociągu, którą jest... Ogier już stoi w boksach startowych. Lucy, jesteś... Jesteś cudowna, jesteś aniołem, jesteś piękna, Lucy! Ci, którzy byli pierwszymi, teraz będą ostatnimi. Jedziemy dalej! Co? Tak cały czas patrzę na ten licznik czasu odtwarzania. Tak jest, i machamy do kamery, pozdrawiamy! I to jest siedzisko! To jest siedzisko! O, teraz tak mówimy. Wspaniałe oparcie, bracie! To jest moje siedzisko! Oj, chyba moja mama się w Lucy zakochała. Czyżby na stare lata przyszło jej coś z babami? Nie, myślę, że nie, na pewno żartuje. Ona po prostu chce mieć taką synową, no!
Plus ten pan ma naprawdę problem rozwiązany, bo znalazł Lucy i na dodatek jego mama akceptuje ją jako synową. No to jest idealne życie. Szczęścia, szczęścia, misiaczki. Ale naprawdę chciałbym klepnąć w taki cudowny tyłeczek. Tylko Robert nie klepnął, ale no nie ma się z nim iść. Dopiero to jest po ślubie. Wiesz, jak on wygląda, ten typ? Dawaj. Szymon Majewski. Wasz Szymon Majewski. No, niech będzie. Troszeczkę inny kolor, ale no. Literalnie. Co się z nim stało w ogóle? Wiesz co, on zaczął robić jakieś filmy na YouTubie przez chwilę. Okay. Które tak niespecjalnie poszły. Ale odkrył, że to trzeba być zabawnym, tak? Ta słuchawka taka cały czas, wiesz, cisza kompletna. Zaczyna przedstawiać się i tak... O kurwa. Co teraz? Ale korciło go, bardzo go korciło, widziałem to. Też bym tak klepnął. Dobra, nie ironicznie, to jesteśmy my za 30 lat. 40, Boże, to jesteśmy my absolutnie. A zaakceptuj po prostu, zaakceptuj. Ale miejmy to ze sobą, złóżmy się, znajdźmy chętnych. Złóżmy się, widzowie niech zapłacą. O, czego są? Zrobić takie bilety premium, że takich ludzie robią obozy, to my robimy wesele. O Jezu, nie kradnijcie nam tego pomysłu, to jest nasz pomysł. Centralnie, robimy nasz imprezę, no? 18+, gdzie płacisz za po prostu za serwowanie, za alkohol. Ale musi być 18, może być na przykład 17, drink daje i scena mówić na jakieś dziwne akcje? No dawaj, tatuśko, leć, poderwij ją! Masz okazję! Lucy, będziesz moja! Tak, synu! I to jest właśnie moje miejsce na ziemi! Tak, synu! Właśnie poznałem twoją nową mamę! Ha, synu, odblokowałem seks! Trochę późno, ale udało się. Przy okazji jesteś adoptowany, jakbyś się nie domyślił z poprzedniego zdania. Szanowni państwo, a teraz pragnę zaprosić tutaj do nas na środek... młodą parę, ponieważ nadszedł czas na oczepiny. Chwila! To nie było oczepiny? Co to było do tej pory? Wait, what the fuck? We've been tricked, we've been backstabbed, and we've been quite possibly bamboozled. O mój Boże. To jeszcze będzie gorzej, będzie jeszcze gorzej! Dookoła panny młodej zapraszam tutaj w kółku wszystkie panienki, rozwódki, wszystkie wdówki, jednym słowem wszystkie panie na wydaniu. Zapraszam, kochane. A ty, mamusiu, gdzie? Przepraszam, tak? Jak to? Młody mówił, że wszystkie wolne dzielatki. Dzielatki. Ubóstwiał starsze panie. Z wzajemnością gilfów każdą emerytkę rżnął. Dobrze, szacunek. Rozumiem. Kochane panie, także stańcie teraz w kółeczku. Formujemy kółeczko. Idź, nie stój w miejscu. Ty jesteś jak magnes. Masz taką siłę, że przygniecie z lokomotywę, a nie tylko wewnątrz. On jej się zaraz oświadczy. Zrobi największy power move, czyli oświadcza się na czyimś weselu. Mogę tak zrobić na twoim? Nie! Proszę. Nie możesz, nie! Nie! O ja pierdzielę. Albo umówić na taki właśnie, nie wiem, taką akcję dla swojego najlepszego kumpla i wszyscy wstrzymujemy się ze swoimi oświadczeniami. Do tego innego momentu. Jeden zorganizuje swój ślub i wtedy zbiorowo wszyscy tak zmiażdżyć jego zabawę. To jest taki... Zepsuć mu do końca. Taki power move na zdominowanie pełne kolegi. Ktoś mnie ostatnio na streamie pytał, jak ma się zachować, kiedy został zaproszony przez swojego kumpla na ślub. Tylko, że panna młoda nie wie, że jej chłopak i kumpel, którego zaprosił, powiedzmy, że mieli ze sobą pewną historię. Nie wiem, co powiedział. Ja powiedziałem, że koniecznie musi powiedzieć do dziewczyny swoją drogą wszystkiego dobrego, wszystkiego wspaniałego, swoją drogą koniecznie musi sprać jego dupy. Takiej jeszcze nie jadłem. Bo ja lubię na... Panna młoda rzuci swoim wolonym w dowolnym kierunku, gdy tylko muzyka ucichnie. Wszystko jasne, możemy zaczynać, a zatem proszę bardzo, tańczymy muzyka! Ta prawie licencjonowana muzyka. Zastanawiam. Prawie licencjonowana. Czy to jest licencjonowane, czy nie? Nie, no. Przekonamy się potem, jaki będziesz miał dolara na filmie. Czy czerwony, czy zielony. Tak jak idziesz do restauracji i chcą mieć taką muzykę, ale nie chcą za nią zapłacić. Więc tam jest na jakąś piosenkę popularną. Girls just wanna have fun. Yeah, yeah. Very funny girl time. Takie szybkie, że takie bootlegi chujowe. Jest takie lekko off-beat, lekko ten beat jest też poprzekręcany. Ale nikt się nie przyczepi. No tak, tak, tak. Sam raz dla mojego Stasieńka. A nie mówiłem, że na magnesach i na przyciąganiu znam się jak mało kto. O, jak cholerę. Wszystko przyciągniesz. Jak się nie obrócisz zawsze dupa z tyłu. Przyciągniesz gliniarzy, przyciągniesz pijaczków, kłopoty przyciągniesz. Boże, to naprawdę jesteśmy my za kilka lat. Absolutnie, przysięgam. W zasadzie to jesteśmy my już teraz. To już my teraz, Dominik. Teraz zapraszamy tutaj na krzesełko pana młodego, a do kółka samych wolnych supermenów. Będziemy rzucać muchą! Staszku, ogiery też mogą brać udział.
Fantastycznie, panowie, wszyscy już zdaje się gotowi. Mamy to wesele chyba, nie? No, każdemu musi zapłacić, żeby przyszedł do programu, to wiesz, tak musisz wykalkulować, ile postaci jest potrzebnych, żeby to było jeszcze wiarygodne. I niech to troszkę potrwa, oczywiście, cierpliwości. Te suwaki dźwięku mnie denerwują, Jezu! I uwaga, puszczamy, rzucamy! Imagine, że w tym momencie Crispin w całym odcinku wstawiłaby te suwaki u nas, ile to tym nie wiemy. I są źle wyregulowane. Mamy te same suwaki od początku i kurwisz na to od samego początku odcinka. A chuj ci woko głęboko, aż po mózgu zwój! O! Drodzy państwo, wielkie brawa dla ojca pana młodego! Prawdę mówiąc, brawa należą się Tadziowi, ale nie bądźmy drobiazgowi. Dziękuję ci, Tadziu, mój przyjacielu. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Ależ nie ma za co. Głos pana Tadzia jest świetny. Ja bym chciał zasypiać do jego historii, żeby siedział przy moim łóżeczku i mi opowiadał historię swojego życia. Ja bym zasypiał do tego głosu. Historia życia Tadzia. Strasznie się wczoraj najebałem. Paliłem blanty do 5 rano. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyż napierdala. Ale widziałem tylko dziewczynę, mówię ci, takie siedzisko, takie! Stary, normalnie miała taką pierdziawę, że ja myślałem, że ona na gazowym olbrzymie odleci. Jak to ja, kurwa, supernowa jakiś byłem w momencie, jak to ujrzałem. Fizyka, wiesz, cyk, cyk, cyk. Boję się ciebie, jak wchodzisz w ten tryb. Szanowni państwo, zatem teraz nadszedł czas na to, aby zatańczyli dla nas zwycięzcy oczepin. To nie pójdą do kibla po tej scenie, że musi mieć jakieś rozwiązanie. Czyli pannę Lucy oraz pana Staszka, innymi słowy, panny Welon oraz pana Muchę. Tańczymy, muzyka! No dawaj, tatuśko, pokaż, na co cię stać. Na wiele, synu, stać. Łam na kolanie. Kto z kim przestaje, takim się staje. W towarzystwie Lucy Staszek odkrył w sobie pokłady energii, jakiej pozazdrościłaby drużyna hokeistów. Dziką bestię odkrył. Uważaj, dziewczyno, bo pan Mucha lepiej... Dmucha. Dmucha, dokładnie. Moi kochani, każdy utwór kiedyś się kończy, a gdzie my wtedy idziemy? Na jednego! A teraz idziemy na jednego! Czy chcesz mieć Wodzireja na swoim ślubie? Tak serio, serio? Tak, tak! Ale to może być ślub bez Wodzireja? Ja myślałem, że no właśnie tylko i wyłącznie z Wodzirejem. Jak nie ma Wodzireja? Jakby to prawo łamiesz, konstytucję. Jak się zostaje Wodzirejem? Dobre pytanie, nie? Oni są od zawsze. Chciałbyś być Wodzirejem, Dominik? Nie, ale czy widziałeś kiedyś Wodzireja, który uczy się, że... W naturalnym środowisku Wodzireja nigdy nie widziałem. No właśnie, mój pierwszy dzień pracy jako Wodzirej. No nie. Ale kurwa, mi się wydaje, że to są ludzie, którzy po prostu dużo imprezują na tych weselach i muszą na pewnym etapie pokonać starego Wodzireja, że zabić jednego z nich i to jest taki ścisły, hermetyczny klan. There can only be one. Kurwa, a oni znają wszystkie rodziny, oni wiedzą wszystko o wszystkich, oni mają tak niezręczne rzeczy udokumentowane o każdej rodzinie w Polsce. To jest kurwa sekretna kasta, która rządzi tym krajem, nawet nie wiesz. I są trzeźwi. Skurwysyny zawsze są trzeźwi. Wow, w to nie uwierzę. W to nie uwierzę. Ej, ale oni muszą panować nad imprezą. Mniej lub bardziej muszą być trzeźwi. I obserwują wszystko, wiedzą wszystko o każdej rodzinie, nieważne jak kto z kim poszedł do łazienki. Dokładnie, mają haki na cały kraj. Jakby to jest tak wąska grupa. Rzeczywiście, oni mogą kontrolować cały kraj, polityków wszystkich. Czyli zostajemy w Wodzirejach. To musi być tak, wiesz, to musi być tak pod radarem. To nie może być, kurwa, politycy, każdy wie, że politycy mają jakąś tam władzę. Jeden dostał łapówkę, drugi coś odjebał. Wszyscy ich obserwują. Kto obserwuje Wodzirejów? Da. Zgubię, pierdolę. Lucy, zostań, jeszcze chciałem ci coś powiedzieć. Pięknie wyglądasz. Cudownie tańczysz, ale bardzo proszę, żebyś się do mnie odezwała. Nigdy się do mnie jeszcze nie odezwała. Nie przy ludziach. Brzmi jak chodź ze mną na górę, malutki. Czyli miałeś rację, skończysz to w łazience. Nice. I to w telewizji, kurwa, leci. Idziony ci tak ciągnie. A jak myślisz, Tadziu? Ty to masz szczęście. Wreszcie pan Mucha sobie podmucha. Jestem go. O, proszę bardzo, kogo my tutaj widzimy? Co oni jedzą z dwóch stron? Marchewkę. Albo gorzej, to chyba kiełbasa jest. Nie, o! To jest chyba kiełbasa, jedzą z dwóch stron. Zakochany kundel, ale z kiełbasą. Polski jakby remake tego. Ej, moim marzeniem, takim absolutnie szczerym marzeniem jest to, żeby zjeść z dziewczyną pizzę, że bierzesz pizzę, rolujesz ją w taki nalesik i z dwóch stron wpierdzielacie obaję tą pizzę, a się łącznie ustami na środku. Angelika z kucharzem. Kapitalnie, że taka chętna i fajna dziewczynka będzie zagospodarowana. Niezła ta twoja kiełbaska. To kiełba, miałem rację. Ty też, skarbie, będziesz zagospodarowana, naprawdę, będzie cudownie. Oh, damn! Będzie wspaniale, pozwól.
Naprawdę, nie masz się czego obawiać. Na górze są wolne pokoje. Chodź, zorientujemy się. Naprawdę, zakochałem się w tobie. Chodźmy. Just like that? Poszła? Pamiętaj, seks robili w kiblu. Aha, no okej. Okay. Przebijamy. Jestem za młody na to. Zajęte? O, pardonsik. Co za wieczór. Wszyscy dzisiaj... Tylko to rybcium. To dzisiaj mówimy rybcium. Proszę cię, zróbmy to tu i teraz. Wiem, mało intymnie. Gościu, na korytarzu jesteśmy. Owszem, trochę mało intymnie. Ja wiem, potrzebujesz więcej prywatności. O, twój martwy wzrok, podoba mi się to. To mi się podoba. O to chodzi. Podoba. Witam w świecie paradokumentów, Dominik. Stary, ja nie wiem, spodobać się tutaj. Autentycznie, ja mam tak, jest godzina 26 nagrania. Jeżeli ja nagrywam w jednym take'u coś, no to jak mam godzinę 26, to znaczy, że już ledwo, wiesz, tam ciągnę jakieś tam ostatnie rzeczy w 30 stron skryptu i tak dalej. Wiesz sobie, okej, okay, Just Like That to jest po prostu nagrywanie surowego odcinka. Bez żadnych, nie wiem, reklam, wstawek, czegokolwiek. No. Siedzisz 2 godziny i oglądasz to. Ja się najgorzej, jak ja na stojąco to często robię i skaczę jak małpka gdzieś tam coś robię. No, witam w moim świecie. Ale jakie pieniążki? Nie, ja to doskonale rozumiem. Jesteś po prostu staromodna. Po co gadać, skoro ten obraz mówi więcej niż 1000 słów? Ja to naprawdę cenię. Widzowie, proszę o komentarze. Czy sukienka, to jest sukienka czy spódnica? Jestem debilem. Spódnicę masz tą krótszą. A, sukienka. Nie? Widzowie, proszę was o komentarze. Czy sukienka Lucy jest niebieska? Czy złota może? A wy znacie rozwiązanie tego? Nikt nie zna rozwiązania tego. Kacper Pitala. To jest pytanie typu, czy lepiej zabić 5 osób na torach, czy 1 osobę na drugim torze? Tutaj nie ma dobrej odpowiedzi. Thanos by wiedział, co powiedzieć. Nie, tak serio. Kacper Pitala ma w swojej książce poruszony ten temat sukienki w bardzo... Rozumiem, że czytasz książki. Nie, ale... się nie chwal, no ja nie czytałem Orwella, no. Jezu, chciałem polecić, bo fajny content robi, fajny kanał prowadzi, nikt więcej osób ogląda i doceni. Widzowie oglądają filmiki na YouTubie, oni książek nie czytają! Polecam książkę. Ja kocham obrażać mistrzu, bo zaraz będę musiał cię pokonać. Otwórz te cudowne usteczka i proszę powiedz chociaż... Ehe. Może Lucy złożyła śluby milczenia? Moja... Junia, jedyna, kochana, masz taką cudowną pupeczkę. A ja w ogóle też w sumie mam takie kurwa męskie ramiona, czy to jest tylko w kamerze? Jak się zastanawiam cały czas. To w kamerze tylko. Taki malutki jesteś chłopczyk. Właśnie nie, dlaczego ta kamera mnie tak poprawia sylwetkowo? Tak, specjalnie nałożył obiektyw, który rozszerza. Ja cały czas ściskam sobie te ręce. Jak tam, synu, co dzisiaj w szkole było? A zrób dużą szyję, ty masz dużą szyję, bądź Marcin Dubiel przez chwilę. Jezu, tak! Kurwa! To nie łoże z baldachimem, ale rozumiemy, sytuacja awaryjna. Pierwszy niezły. Ja nic nie widziałem. Nic. Wiem, rozumiem. Czujesz się w męskiej talerzu troszeczkę nieswojo, prawda? Nie, normalnie. Mogę zapalić? Masz papierosa może? Chcesz coś cięższego? Mhm. 2 papierosy. Boże. Co trzeba przyznać, plus dla tego programu wybrali tą lżejszą wersję, że po prostu ma gruby głos, a nie, że wiesz... Wiesz co, mają jeszcze 5 minut. A, może jeszcze do tego dojdzie. Albo okaże się, że ten pan jest super fajny kolesiem i stwierdza, okej, okay, i kocham cię Lucy nadal. Zawsze chodzę do męskiej. Właśnie o tym chciałem z tobą pogadać na osobności. No bo wiesz, to żadna różnica. Ale ja... Jak to? No jestem facetem. Zobacz. Okej, okay, dobra. It's time to head out. Fajnie było, Dominik. Dziękuję ci bardzo. Nie zapraszaj więcej. I am dead inside. Nie, no dobra, wracam, bo mam płacone od godziny, ile tutaj siedzę. Musimy szybko zwijać, bo jak przekroczymy teraz, to będziemy z uczciwą godzinę. Rozpoczęta będzie. Więc przedłużajmy, proszę, przedłużajmy. Lustereczko, powiedz przecie, czy te jajka są najpiękniejsze na świecie? Tadziu!
Tadziu! Nie każdy jest gotowy na spotkanie z Conchitą Wurst. To jest z Lucy. O kurwa, nad musieliś. O! Imagine, że jest coś takiego w tym kraju, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Teraz sobie ogląda i ja mówię, o tam, no ten Trzaskowski to chyba nie nadaje się do... Polo TV? Spoko, mordeczki. Mówią prawdę życiową. Prime time. Prime, spiluje się fakty. Dostaję najlepszy czas antenowy. Godzina 20 i to leci. Wielkie mi rzeczy. Myślałem, że jak mu powiem na osobności, że jestem facetem, to lżej to zniesie. Widać, myliłam się. Oni jakby mieli do wyboru milion rzeczy, jak można ten odcinek rozegrać w niesmaczny sposób. No. Kurwa, jak Doctor Strange a propos nawiązywania do Marvela. I wybrali tą jedną wersję wydarzeń, którym po prostu zrobili to w najgorszy, najbardziej niesmaczny sposób, jaki mogli. No, czuję się bardzo ogłos. Wybierali w tych rzeczywistościach, co zrobić, żeby po prostu poprowadzić to najgorzej, jak się da. Jak najbardziej zniesmaczyć widza. Tak, no bo to jest ku przestrodze, Polo TV, tak, tak na miasto, no nie? Trzeba uważać na tych... Połowa rodziny z miasta, autentycznie. Trzeba uważać na tych facetów w strojach kobiet, no nie? Oni to wszędzie grasują. Stary, z jednej strony żyjesz sobie na wsi i twoim największym przeciwnikiem jest to, że w mieście masz chłop przebrany za baba. Jednocześnie żyjesz na wsi i co tydzień w swoim domu kultury oglądasz, jak kabarety się przebierają za baby. Dosłownie, nie widzisz z tym problemu. Grubo poszli z tym odcinkiem, Jezus Maria. Ja chciałem komentować ten program na moim kanale, ale chyba już nie będę go komentował na moim kanale. Chyba sobie odpuszczę jednak. Dobrze, widzowie, napiszcie, jak się bawiliście, a ja sprawdzę AdSense'a na koniec tego długiego odcinka. I ewentualnie będziemy Pawła zapraszać częściej. Muszę mu z czegoś płacić. Tylu. Nie, po prostu nie. Po prostu nie. Stasiek, tego nie da rady. Słuchajcie, trzeba po jednym. Nie, ja nie wiem, Tadek, jak ci to powiedzieć. Nie wiem, po prostu nie wiem. A bo właśnie najlepiej by było, jakby widzowie napisali w komentarzach, że oni chcą więcej odcinków Wesela z Piekarodem i ty będziesz musiał tutaj siedzieć codziennie i nagrywać te filmy, które mają po 2 godziny surowego materiału i to oglądać i komentować i męczyć. Nie jest warta twoja kolekcja zegarków? Ja nie mam żadnego zegarka. Jakoś to zniosę. Co się stało? Do cholery jasnej ducha zobaczyłeś? Gorzej, jaja. Jaja! No w męskim kiblu, no rzecz normalna. Jaja Lucy! Jaja Lucy! Głośniej, żeby widz zrozumiał! To gry w moment! Jaja Lucy! Rozumiecie, widzowie? Jaja i Lucy! Wow. Sorry, panowie. Chciałem wam od razu powiedzieć, no ale tak świetnie się razem bawiliśmy. No, jestem drag queen. Na co dzień chodzę normalnie. Jeansy, t-shirt. Ale na imprezach, w klubach przebieram się w takie wdzianko. I robię wielkie show, I kto tu jest staromodny? Znaczy, kompletnie szczerze jestem pod wrażeniem, że znali taki termin jak drag queen. Że wytłumaczyli, o co chodzi, plus minus. Że to nie obrócili tego, bo byłem przekonany, że oni to cały czas obrócą, że he, taki obraz tego, że chłop się zmienia w babę. Ja się obawiałem cały czas tego, że jakby moralem tego odcinka będzie to, że to osoby przebrane za hehe baby polują na normalnych polskich mężczyzn. Tak, totalnie, i trzeba uważać na to, żeby się nie dać złapać. Ale w sumie jest trochę taki morał, no nie? Ty ci jest. Uważaj. Lepiej znaleźć dobrą dziewczynę na wsi. Tego z krowy doi. Ale no, chociaż Lucy dobrze spędziła czas tak na tej imprezie z tymi dwoma panami, zanim odkryli. Chociaż tyle. A takie filozoficzne pytanie, czy w takim razie spędziła ten czas dobrze, był dobry do tego momentu, czy spędziła go źle, bo na koniec zaprzepaściło się wszystko. Powiedziała, że w sumie tak doskonale się bawiła, że nie chciała psuć, więc chyba git. Grubo. A wiesz, że mam tutaj guzik, który robi dźwięk twierdzenia? Dawaj! To jest dobre, to jest humor. To wcale nie jest takie głupie. Wyobraź sobie, siadacie przed telewizorem, oglądacie mecz, razem piwko popijacie. Tadek! To jestem literalnie ja, jak będziemy nagrywali 30 sezon Wydatnych Chłopaków w końcu. Ta logika ma jak najbardziej sens! Ty jesteś tym przebojowym, który próbuje coś majstrować, a jestem tym, który ma rozpierdolone włosy i drabia jakąś filozofię do wszystkiego i myślę, że jest mądry przy tym. Przysięgam, to my jesteśmy już nawet w tym momencie teraz. Starzy. Jeszcze za 100 lat byś miał się z czego śmiać i co wspominać. Może na starość napiszesz książkę Ja, Lucy, Jaja. O, lektor jest najgorszy. Przypadkowo kiedyś trafiłem na live Eli Gavi na jakiejś drugiej w nocy. To wyglądało tutaj 1:1 tak samo. O mój Boże.
sumie ciekawe, no nie? Idziesz na wesele i stajesz się atrakcją wesela. Nie pani młoda, nie pan młody, ty jesteś atrakcją, że stoisz na scenie potem i tańczysz. Stary, do piosenki. I wszyscy ci klaszczą brawo. Dosłownie tak będzie, jak oświadczę się na twoim. Co jest gorsze w sumie? Oświadczyć się na czyimś weselu, czy poinformować zebraną rodzinę i bliskich, że masz raka na czyimś weselu? Możesz sobie wybrać. Wybierz sobie, co ogłosisz na moim weselu. A teraz, drodzy państwo, przed wami Staszek i Staszek. Gorący niczym Afryka. Rany boskie, przecież to chłop, Stasiu, uciekaj. Mamusiu, kochana. Ja o wszystkim wiem. Wiem. To koniec świata. Sodomia i Gomoria. Idę. Chodź, Stasiu. A to jest teraz ten, to jest teraz taki moment, że myśleliście, że wieś nietolerancyjna. Wieś dobra. Wieś dobra. Chociaż miłym akcentem zakończyli ten odcinek. Czekaj, zostań. Mogło być gorzej akurat. O, Jezus Maria. Nie przeszkadza ci to, że leciała na wszystkich gości na tym weselu i nie odpuściła nawet naszemu kucharzowi? Trudno. Nikt nie jest doskonały. O, i tu się mylisz, akurat Marysia jest doskonała. Idziemy. A ty uważaj, bo znowu cię zabiorę do pokoju na górze, a wtedy już naprawdę możesz stracić kilkanaście kilo. Spermie. Prawdziwy mężczyzna trzyma cały zasób na jeden moment zapłodnienia. W swojej maszynie. A to moja jest taka gigantyczna, bo tam jest 5 litrów co najmniej. Stary, jak ty tam mieścisz to i jednocześnie jeszcze mocz? Miesza się to wszystko w głównym zbiorniku. Jezus Maria. Dominik, ja nie chcę już nagrywać. No, ten jeden odcinek okej, ale ja naprawdę teraz wyjdę stąd z myślą, że zostanę skancelowany. Ja dzięki! Całe moje życie nagrywam w ten sposób filmy, a potem Crispin przestawia szyk zdań i wychodzi się mówi coś mądrego. Coś tam dobrego, tak? Crispin, prosi, przestaw teraz jakiś szyk zdań, że do nich wyszedł na mądrego. Paweł, jesteś gej. Dobrze, dziękuję za gościnne wystąpienie, Paweł. Bardzo miło było mi się przyjąć w absolutnie moim mieszkaniu. Dziękuję, Dominik, również wspaniale było. Uścisk prezesa, pokaż zegarek. Będziesz jak Boxdo na każdym zdjęciu. Będziesz z tego nagrywał odcinki? Nie, absolutnie nie. Dziękuję. Jakby wybiłeś mi ten pomysł z głowy. Weź sobie, ta seria jest tylko i wyłącznie twoja. I by the way, teraz zrozumiałem, dlaczego nikt tego na YouTubie nie nagrywał, oprócz nie krytykał krytyka. Znaczy on ma już się tak martwe oczy na YouTubera. Tak, on już jest martwy, chłodeczku. Nie, nie zależy. Nie. Słuchajcie, ja na przykład mogę zrobić tak, że skoro nie ma wydatnych chłopaków, to będę się wysługiwał Pawłem, ściągał go tutaj co tydzień, a potem dawał mu taką karmę dla chomika. Paweł będzie tydzień w tydzień jeździł i robił za mnie content, zamiast prowadzić swój kanał. Co ty na to? Victory Royale. Dziękujemy serdecznie za obejrzenie dzisiejszego materiału. Do zobaczenia już niedługo. Łapka w górę i subskrypcja! Cześć! Czołem! Co tam u ciebie, Krystyna? Jak tam się pracuje z Dominikiem? Do dupy? Chodź, wracaj do mnie. Zdajesz sobie sprawę, ile ja płacę, Paweł? Ty płacisz? Mój Boże! Jednym słowem wiodło mu się nie najgorzej. Idyla!